Cześć i czołem, witam na Crew, czy mój kanale. Przybyliśmy po Kianic, by zrobić tą cholerną niebieską tabliczkę. Ja w przerwie sobie zrobiłem jakieś specyfiki do picia, które mam nadzieję mnie wyleczą. Gdzie znalazłeś wielkie akwaria? Dobre pytanie. Gdzieś szukałem jakichś fragmentów cyklopa i nie wiem, chyba przy 7, może 10 odcinku znalazłem akwarium. Jak wszystkie odcinki się pojawią na YouTubie, byś musiał znaleźć. Albo na Wikipedii wpisz, to z pewnością znajdziesz. Oni tam podają, w którym terenie jest jaki PDA. Tyle się ostatnio tego kianitu nakopałem, a wcale nie jest mi tak dużo potrzebne. 10-latek cichosza. Dobra tam. Jestem stary już. Dobra, ładujemy kombinezon do pojazdu. Zamykamy klapę. Wyskakujemy na zewnątrz. Pozbywamy się tych rzeczy, które nam wiszą na ekranie. Patrzcie, jak to zapiernicza szybko. Jeszcze na ogonie mi siedziały gdzieś. Jedna pijawka jeszcze nic nie robi, ale jak już są dwie... Patrzcie, jak się wgryza, cholernik, no. Aj ty draniu. Walczyć chcesz ze mną? Ja się nie poddam. Ile to trzeba razy uderzyć, żeby to zginęło? No, teraz uciekł. Jeszcze nie uciekł, gryzie mnie. Walka w tej grze jest naprawdę ciężka. Dobra, odpuszczę sobie to, bo jednak mamy tu na głowie pijawki. I mamy na głowie zrobienie tabliczki. Tyle, ile udało mi się wyciachać, to dałem radę, a resztę... Zresztą będziemy się męczyli później. Ciśniemy do przodu. 78% energii, za dużo nam nie naładowało. Oho! Słyszymy tego, który nam uczynił wiele zła. Jest i on. Gasimy światła, bieg na jedynkę. Płyniemy bardzo powoli. Tu jest ta dziura. Chyba to jest ta dziura, już nie jestem pewny. Ale spróbujmy. Silnik na dwójkę. Silent mode off. Coraz bliżej celu. Oho. Jest tam. Silnik na jedynkę. Silent run. I my mamy teraz zajęcie. Ile pijawek? 2, 4. Nie no, przez nie mi się nie ładuje energia. Dobra, pozbądźmy się kilku.
Myślę, że mnie nie zaatakuje teraz, jak ja tu jestem. Słyszę jakieś dziwne odgłosy i chyba mnie ktoś atakuje. Ło! Jezu, myślałem, że to ten duży. Jest ten, co się teleportuje. Wejdźmy do środka, zjedzmy sobie apteczkę. Jest blisko. Trochę jedzonka. No i teraz tak, konstruktor baz. Nie, już nie konstruktor baz. Teraz musimy wziąć po prostu to. Jeden kianitu. Tam dwa. I jest kolejna tabliczka. Coś mi chyba ugryzło. Stan jest dobry. Dwie tabliczki takie, dwie niebieskie, jedna pomarańczowa. Mam nadzieję, że starczy. Musimy teraz tam podpłynąć. Na silent mode. Wish me luck. Jest bardzo ładny teren, więc zostawię tak, żebyście widzieli. Na trzecim biegu, no na pewno. Ten to mnie od razu usłyszy. Teraz mogę włączyć, bo jest daleko. Zmierza w naszym kierunku, na jedynkę dajemy. Wyłączyć silniki. Leci tu. Kurzył się na lawę, ugryzł ją. Jasna cholera, dobrze, że wyłączyłem. Ach, zahaczyło mnie. Nie chcę odpuścić. Tak blisko to chyba jeszcze niego nie byłem. Trzepnął go, kurde, z łapy. Czekamy, aż odleci kawałek, bo nie chcę, żeby mnie ugryzł. On ma wrażenie chyba, że to jest jakaś skała. Dobra, to jest nasza szansa. Startuj, startuj silnik. Go, go, go. Płynie, tu jest pod nami, na żółto się świeci. Trudno się prowadzi cyklopa. Strasznie. Dobra, ziomki, myślę, że jesteśmy już prawie w domku. Łyknijmy sobie jeszcze jedzonka trochę. O ile z jedzeniem będzie spoko, o tyle myślę, że będzie problem z wodą. Więc wezmę ze sobą chociaż jedną buteleczkę. Apteczkę też wezmę.
Nie chcę zginąć. Robimy save'a. I ciśniemy do głównej bazy. Toż to piękny widok. Weź kostki ajonowe. Kurna, teraz mi mówisz? Jakie mam tu przebiec, jak ten zwyrol tutaj czyha? Nie da się sprintować. Biegnij! Nie! Szybko na statek. Weźmiemy 4. Starczą 4? Ile mamy energii? 87, czyli się ładuje, ale powoli. 2, no to biorę 4. Jesteśmy w domu. Niebieska tabliczka. Pole siłowe wyłączone. Mam reaktor termalny, który ładuje. Project terminated. Life specimens terminated. Evacuate immediately. Mamy się ewakuować? Ni w cholerę. Na razie zostawiamy to. Rozejrzyjmy się tu sami. Weźmy dane. Enzym 42 Project Data. According to translated data, zgodnie z przetłumaczonymi danymi, gatunek lewiatana znalazł możliwość stworzenia enzymu 42, czyli jest ten organizm w miarę tak ogarnięty, że potrafi wytworzyć szczepionkę. Pojmali lewiatana, żeby zbudować lepszą bazę danych, tak, jakieś dalsze badania prowadzić. Wszystkie próby stworzenia szczepionki skończyły się niepowodzeniem. To nie ciekawie. Da się podczas bana odbanować? Nie wiem. Weźmy sobie do ręki skaner i zobaczmy, co oni tu mają. Alien Object. Building block. Implant namierzający. Rozdrabniacz materii organicznej. Pusta gablota. Też możemy zeskanować. Będzie napis po prostu pusta gablota. Nie, nanoboty. Technologia obcych. Translation device. Zobaczmy jeszcze, co jest z drugiej strony. Fabrykator kostek jonowych. Prawie nieskończone źródło energii stanowi, więc jeżeli to zabierzemy, to pewnie padnie ta brama. Jakiś artefakcik. Starożytne ostrze, o takie bym chciał.
Nie musiałbym się z tym kozikiem męczyć. Ying Yang. Ładna ozdóbka. Projektor holograficzny. No, fajne rzeczy tu mają, trzeba im przyznać. Jest bardzo dużo komnat. Więc zanim zajmiemy się środeczkiem, polecimy najpierw w lewo. I obskoczymy każdą komnatę. Uważając oczywiście na robociki. Mamy tu portale do aktywowania. Więc mogłem wziąć wszystkie kostki i aktywować każdy portal. Tu też jest portal, zobaczymy. Oho. Zaraz przyjdę. Ocie, paniu, Heniu, przyszedł w takim momencie. Zobaczmy tu. Tutaj pewnie jest drugi portal. Zgadza się. Wiemy, że tam jest coś ważnego. Jeszcze ważniejsze rzeczy znajdują się przed nami. A tam jeszcze z tyłu nie byłem. Aj, użarł mnie robot. Nie, jak skończę grę, to skończę, co będę kontynuował. Tu jest kolejny portal, czyli potrzebuję chyba 4 kostki. Pomieszczenie służy do przechowywania jaj. Może wejdźmy, bo to nie wygląda, jakby było super ważne. Różne jaja, które nie służą do skanowania. To jest śmieszne jajo. To bardzo duże są te jajka. Oj, bardzo dużo cię, Michale, ominęło. Wszystko w zasadzie. Lewiatan cesarski. Dużo danych. Enzym. W żołądku można wytworzyć ten enzym. Możemy poskanować jakieś jajka, nie da się. To musi być bykol. Tu jest dużo małych jajeczek. Może zostawię wam tak, żebyście mogli widzieć wszystko. To jakieś jajko dopiero chcieli umieścić w tym, w tej zalewie, formalinie czy czymś, no ale niestety się nie udało. Spoilerujecie sobie. Dobra, kolejne drzwi. Tutaj pewnie będzie brama. Spoko, znam tłumaczenia. Ok, czyli 4 kostki są potrzebne i pootwieramy wszystkie portale na koniec. I przejdziemy przez każde, żeby zobaczyć, gdzie nas prowadzą. Tymczasem została nam komnata do góry i tu, do sprawdzenia. Nie no, muszę wszystko sprawdzić. Wygląda fajnie.
Takie akwarium bym chciał. Inflow pipe. Prepare entering the containment facility. O, tutaj długa droga. Rura odpływowa też możemy zeskanować, bo czemu by nie? Dobra, weźmy dane. Ventilation control. Woda jest zasilana. Woda jest pobierana z różnych biomów, z całej planety. Pobierany tlen i jest filtrowany. Tam na dół chyba możemy zejść jakimś cudem. Pewnie tędy. Ale wy się niecierpliwicie. Lubię was trzymać w niepewności. Ja muszę się tu rozejrzeć, nie chcę nic pominąć. Rybki sobie płyną i tam gdzieś są mielone. Na puszki. Dobra, widzimy, że tutaj nic nie ma. Więc wracamy na górę. Ja wam dam mnie nobem nazywać. Nubem. Jeszcze zobaczmy, co jest w tamtej bramie i otwieramy te drzwi. Aha. Wód zachowany w dobrym stanie. Wód Lewiatana Cesarskiego. Próbowali otrzymać dobrą szczepionkę. Biedaczki. Gdzie się wszyscy kosmici podzieli? A i tu jest jajko. Dobra, ciśniemy. Muszę mieć wyposażenie, żeby zebrać ten surowiec. No to ja wiem. O, udało się, zbieramy. Mamy trzy kostki, czyli mamy w zapasie. What? Nie wiem, co ja zrobiłem. A to było na pewno coś dobrego. Save'a. Czuję się obszar, dlatego zacina.
Przecież nie skacze. Wolę podejść na podest. Are you here to play? Others came here once. They built these walls. They played alone. They bored me. Now they're gone. And instead, we have you. We are curious whether you swim with the current or fight against it as they did. Weźmy tlen. Co robi Raven? Skaner włapę i cisnę do paszczy potwora, a co? I co, chce mnie zjeść, czy nie chce mnie zjeść? Pasywne behawioralne zachowanie, dobra. Nic się nie da zeskanować. 14,000 Legio Under the Sea. Nowe osiągnięcie, Steam. Woda jest bogata w rzadką, podobną do planktonu formę życia, która żeruje na odpadach organicznych wydzielonych przez otaczający je ekosystem. Skaner. Inkubator. Tu możemy coś położyć, nie, enzymy węglowe. Tutaj możemy dać kostkę, umieśćmy. Spoko, uwolnię cię. Prowadź enzymy węglowe. Nie widzę żadnych enzymów węglowych. O, mogę zeskanować jajko. Prowadź enzymy. Nie mam enzymów. Skąd je wziąć do cholery? Musimy iść po tlen. Śmieszne, jakbym tu wszedł prawym sutem, to by było gorąco. W sensie nie wróciłbym. Odpłyń do niej, już tylko tlen wezmę. Dobra, tlen mamy. Jedną buteleczkę wody sobie łykniemy. Odpłyń do niej, no już płynę. Ale mi ucieka, no to co? Skanować jej też nie mogę. Może jak tutaj podejdę, to ona tu sobie usiądzie. Będziesz tutaj? Chyba nie chcę. Może tutaj coś będzie.
Ej, tylko portal jest nieaktywny. O, Grażynka sobie usiadła, a już popłynęła. Moment, bo nie wiem, co teraz zrobić. Słyszę, że się coś otwiera. Oho, robi coś. Co ty, Grażynka, chcesz? Oj, Grażynka zmuchnęła. Thank you, baby. You are cute. Włożymy niewidzialną kostkę. Ona tam nam spadła z prawej strony tu. Ale na szczęście ją wessało, więc wchodzimy do portalu. Znaleziono nowy schemat. Przede wszystkim musimy lecieć po tlen. No i to jest dobre miejsce, żeby zakończyć kolejny odcinek. Na razie.